No. Tu jest fajny ten spryskiwacz. Fajnie, że włączają, nie? Tak, a wyjdź się przebiegnij. Ja a nie, daj. Nie chcesz? Tego pomysłu nie mogłeś mieć. Ale fajnie! Cześć! Mamy piękny oczywiście dzień we Wrocławiu. Jest niedziela. Ja sobie wyskoczyłem na trening, czyli pobiegam sobie troszeczkę. I dalej jestem pod urokiem tego pięknego miasta. Pobiegłem teraz na drugą stronę rzeki i są tutaj naprawdę bardzo fajne budynki, w ogóle rejon jest bardzo fajny, naprawdę. Na pewno ci z Wrocławia wiedzą, jaki Wrocław jest, ale dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, warto tu przyjechać. A ja biegnę dalej, jeszcze dzisiaj te parę kilometrów jeszcze zrobić. Wrocław to też, jak widać, miasto z nową zabudową, ale no niestety nie dało się czegoś takiego uniknąć po II wojnie światowej. Ale warto też dodać dla tych, którzy aktywnie spędzają czas, że jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Zobaczcie, to jest i w tej nowszej części, i w tej starszej też. W tej starszej można też po prostu pojeździć na tych, ja nie wiem, to prawdopodobnie te ulice są pozamykane, bo tam jest albo jest jakiś ograniczony ruch. I bardzo dużo osób jeździ tutaj na rower. No już chwilę tylko pogadałem i już widzę pierwszych. Ja teraz biegnę w stronę takiego parku z Afrykarium bodajże. Nie wiem, co to jest. Po prostu taki mam kierunek biegania, jest park. Oczywiście to Afrykarium, o którym mówiłem, to się znajduje w Zoo Wrocławskim. Przybiegłem właśnie do takiego parku dąbskiego, który się tutaj mieści na tak zwanej Wielkiej Wyspie. I to jest wyspa, która rozciąga się między Odrą a Starą Odrą. Niestety nie wiem, czy kiedyś dokładnie tędy płynęła Odra, dlaczego to jest nazywane starą. No po prostu nie doczytam. Ja po prostu biegnę teraz, więc ciężko mi doczytać. No i na tej wyspie też znajduje się stadion Ślęży i jakieś tam akademickie te kampusy, czy tam uniwersytety. W każdym razie to jest Stara Odra. Ja lecę dalej przez ten park. Nie wiem, czy dobiegnę do zoo, czy nie. A później niechże będę wracał drugą stroną Odry. No i dobiegłem do zoo. A jakby to kogoś interesowało, to z centrum na piechotę jest niecałe 4 km. Więc nie trzeba specjalnie daleko iść. Widzę też jakąś linię tramwajową z przystankiem zaraz przy wejściu. Tutaj jest przystanek. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy jest ewentualnie jakiś parking, bo wydaje mi się, że jest. To też dam jakąś tam informację. Sprawdziłem jeszcze godzinę otwarcia tutaj zoo. To jest od poniedziałku do piątku 9:17, a w niedzielę 9:18. I jeżeli kogoś to interesuje, to ceny biletów są takie, że ulgowy kosztuje 60, normalny 70, rodzinny, czyli 2 plus 3 to jest 230, są jeszcze jakieś grupowe, to wtedy wychodzi po 50 zł. Wrzucę komuś, jak komuś jest to potrzebne, to wrzucę linka do zoo. A ja biegnę dalej, muszę dobiec do końca tej całej Wielkiej Wyspy, to znaczy muszę obiec dookoła zoo, żeby się przedostać na drugą stronę rzeki. Tam jest jakaś, są jakieś kładki czy most. Biegnę dalej. A z parkingami tu jest tak, że niedaleko bramy jest
Biedronka i tutaj jest płatny parking, ale z drugiej strony ulicy jest wielopoziomowy parking przy hali stulecia, także myślę, że tu naprawdę nie byłoby problemu. No trzeba by się przejść, ale to jest maksymalnie 300, może do 300 do 500 metrów, więc jest też gdzieś tutaj postawić samochód. Tutaj na wprost mamy jeszcze tą Biedronkę i jeszcze obok tutaj jest też park na wyspie. Jest parking, opłata 25 zł, jak widać. Właśnie obiegłem tutaj zoo. Ten teren to wygląda w sumie jakbym był jakiś wsi. Także jest mega fajne, są mega fajne tereny do pobiegania i do pojeżdżenia na rowerze. Tam jest Odra, to chyba widać na tej mapie, co pokazałem. A ja się kieruję w tym kierunku do kładki kłodnej? Chyba tak. Chyba jednak to była kładka zwierzyniecka. Nie wiem, skąd się ta kłodna wzięła, kiedyś przecież nie był most kłodny, ale to przed wojną. Więc biegnę teraz do tej kładki, ona prawdopodobnie jest tylko piesza. Z tej ścieżki to też widać zoo od drugiej strony. Ludzi nie ma. To chyba jest, dopiero zaraz będą wchodzić, zwierząt też nie. Nie wiem, czy siedzą pozamykane jeszcze, chociaż nie, tam chodzi jakiś zwierz. A wprost, o tu. Ale co to jest? O, może zbliżę. Małpy. No i tu mamy właśnie Odrę. Ta super kładeczka. Myślę, że bardzo dużo osób z niej tutaj korzysta, żeby się przedostać właśnie na teren tej wyspy, pospacerować lub pobiegać. Ja osobiście lubię właśnie tak spędzić czas, bo to jest z jednej strony fajny sposób na pozwiedzanie. Myślę, że na piechotę byśmy się tutaj nie udali, bo wystarczy pochodzić trochę nawet po mieście, to już jest parę kilometrów, a tutaj, żeby dojść, to trzeba zrobić z 5. Wyjściem jest podjechanie samochodem albo przyjechanie tutaj jakąś komunikacją, ale właśnie ja w ten sposób też zwiedzam. A jeżeli kogoś to interesuje, to mu to też tutaj pokazuję, gdzie można przyjść, zobaczyć, zwiedzić, pobiegać, pojeździć na rowerze, więc zapraszam. Mijam znowu pozostałości fosy. Tu się łączyła fosa z rzeką, czyli stąd cała woda na tą fosę szła. A ona się oczywiście ciągnęła w tym kierunku, ale jak widać została zasypana. Jak dla mnie mogliby tutaj zrobić mostek jakiś. No ale dobra, tak postanowili, tak zrobili. To jest ta fosa, co się tam łączy, co wczoraj chodziliśmy tam na ten spacer. A tutaj mamy resztki cytadeli z XVI wieku. Czyli w tych fortyfikacjach, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale w takich narożnikach zawsze była jakaś twierdza. No i to są właśnie pozostałości tej twierdzy. To nie mogłem się powstrzymać, bo ja lubię takie tematy. Właśnie podbiegłem tutaj pod starą basztę.
Z drugiej strony muru trzeba podejść, żeby ją zobaczyć. Ja jeszcze się cofnę i zobaczę. Ty patrz, to jest ogrodzona. Z drugiej strony też. Staram się tam tak, nad murem coś tam nagrać. I taka sobie tutaj. Patrz, to stoi. Część fortyfikacji tutaj w Czesnej Wrocławia. Niestety wokół baszty jest taka zabudowa. No, może nie nowoczesna, ale nowsza. Pewnie jest z lat 80. albo coś takiego. No, uważam, że jest to niestety niefortunne rozwiązanie. Fajnie by było po prostu wkomponować tu jakieś budynki, które by pasowały. A tu z mojej lewej strony jest targ, na którym wczoraj byliśmy. No akurat z tej perspektywy jest średnio widoczny. Po prostu musicie uwierzyć. Teraz jest tam. Przejdę z drugiej strony i pokażę. I do tego można byłoby dokleić jakieś fajne budynki, które by wyglądały podobnie, no ale niestety ktoś nie wpadł na ten genialny pomysł. Jak mówiłem, to jest właśnie ta hala targowa. A my się kierujemy, znaczy my, ja się kieruję z powrotem do hotelu, mam już nie wiem, z 500 metrów. Super, trening zaliczony. Prawie dyszkę pyknąłem. Chcę się szybko przebrać i idziemy na śniadanie do tej restauracji, co myśmy wczoraj. Już jest po prostu warta tego. Przyszliśmy na śniadanko do tej restauracji, ale powiem wam tak, że o godzinie 10 to jest tam tłok i kolejka. Niestety zostaliśmy zmuszeni poszukać jakiegoś innego miejsca na śniadanie i właśnie wchodzimy na rynek. Nie? Szukamy po prostu teraz. Pewnie będą gdzieś jakieś śniadania, to tylko kwestia znalezienia. Tylko pytanie, czy idziemy w lewo, czy idziemy w prawo? No to chodź w prawo. Szukamy. No. Tu jest fajny ten spryskiwacz. Fajnie, że włączają, nie? Czego pomysłu nie mogłeś mieć? Ale fajnie! Dobra. Aha. A my idziemy... jak to jest? U Beatki znowu? Ciekawe, czy jest otwarte? No śniadanie... Nie, zamknięte, zobacz. A, no to czyli tu śniadania nie zjemy. To gdzie zjemy? A czekaj, może tu? Zaraz zobaczymy. Ja podejdę zobaczyć, czy jest. Chciałabyś coś powiedzieć na temat tego śniadania? Bo trafili, Jezu, żeby tak nie było. Brak mi słów. Ale przepyszne. Trafiliśmy. Z trzech jajek, naprawdę duża jajecznica. Dobra, no. Nie chciałem tylko powiedzieć, że trafiliśmy do baru PRL, czy restauracji, w którym byliśmy wczoraj tutaj. Bo po prostu szliśmy po kolei i nigdzie nie było śniadania albo pozamykane. Wzięliśmy sobie dwa razy właśnie po jajecznicy i do tego tosty z serem i z pieczarkami. I jest fajne. Naprawdę dobre, dobre było. Proszę. To teściki był super, także tak. Chyba zaczniemy sobie też w domu robić teściki. No, będziemy robić w domu. No, naprawdę super. I tak wychodzi taniej niż... I tak wychodzi taniej niż w hotelu. Tak, w hotelu 80 zł jajecznicy. I tak zjecie jajecznicę i tak, a tu dwie dyszki. Fajnie można się przejść na miasto, fajnie przejść. Polecamy. Pięknie, w Krakowie? Nie, też jest ładnie. Krakow też ładnie, ale tu jest tak cudownie. Inaczej jest po prostu. Jest inaczej. I chcę weź kawę. Tak. Przyjdziemy jeszcze. A ty nie chcesz kawki żadnej? Nie, takiej mrożonej? Nie. No to ja sobie wezmę ze Starbucks. A, nigdy nie piję nic ze Starbucksa, w sumie jest ten pierwszy raz, nawet nie wiedziałem, co mam zamówić.
Też mrożoną kawusię? Tak? Proszę, spróbuj. Wow! Ale masz zbitą śmietaną. Gratis dostałem. Nie lubię bitej śmietany, ale tylko na sobie lubię, dobrze. Ale tak nie pić nie. Ale zobacz, że na dole nie masz, tylko u góry. Okej, okay, jest pysza. To do której knajpy idziemy? No ja bym chciała bardzo Whisky in the Jar, ale tam bardzo ciężko się dostać. Czy w Gdańsku, Wrocław? No to chodź zobaczymy, może teraz będzie akurat. No, no. Miejsce. Na chwilę siądziemy, bo to nasze ostatnie chwile już tutaj. Tak, ostatnie tchnienie. Tak. Powiedziałbym, że ostatnie, nie szkoda. Wiem, wieczerza to była wczoraj. Wiesz, mogła to być parę dni. No. Także siadamy. Coś się, jeszcze się czegoś napijemy i do domciu. Zaraz zobaczymy. Masz stolik, siadaj. Chodź. Patrz, są stoliki, spokojnie. Siadaj. Jak zwykle. Czy coś dla Państwa będzie? Ja poproszę piwko duże. Ja należy nic, nic. Ja proszę. A jakie piwko? Takie zwykłe. Pilznera, tak? No, okej. Okay. I mogę wodę dla psa poprosić? Tak. Dziękuję. No jeszcze tak na koniec usiedliśmy sobie. Chcesz coś pożegnalnego powiedzieć o Wrocławiu? Tak. No. Nie jest daleko, zawsze można tu wrócić, prawda? A kolejny weekend też może być we Wrocku. Czemu nie? Ale szkoda. Szkoda. Założę okulary. Może żeby być, nie było, że znowu płaczę. Może być następny we Wrocku, ale myślę, że pojedziemy raczej do Świnoujścia teraz. Pokażemy, jak wygląda nowa trasa. Przez tunel się przejedziemy. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to jest z tym tunelem. Piwko? O, dziękujemy. Chodź, Majlo. No cóż. Pijemy, lecimy do hotelu i jedziemy do domu. No i wyjechaliśmy z Wrocławia. Jesteśmy już na czwórce. Do Szczecina. Smutni, tak. Do Szczecina mamy jakieś 4 godziny jazdy, nawet trochę mniej. No i cóż, tak podsumowując, chcieliśmy podkreślić, że bardzo nam się ten wyjazd podobał. Będziemy na pewno go miło wspominać i na pewno będziemy do Wrocławia wyjeżdżać, bo nam się naprawdę to miasto podoba. No, było nam bardzo miło. Na pewno możemy polecić ten hotel, w którym byliśmy. Bardzo fajny, według mnie nawet niedrogi jest. Oczywiście jak na standardy takiego hotelu w centrum miasta, bo my tam zapłaciliśmy za niego 1000 zł. No trzeba było tylko zapłacić dodatkowo za psa, to wiadomo. Śniadanie w takich hotelach jest niestety drogie, więc nie polecamy. Widać było, że po prostu chodziliśmy gdzieś indziej, można było kupić tanio i naprawdę fajnie. Co tam jeszcze? Parking. No, parking trzeba było zapłacić. Można, zrobiliśmy to w hotelu, ale wyjeżdżając okazało się, że wyjazd takie parkowanie weekendowe kosztuje 160 zł na tym parkingu. Można opłacić to na miejscu. W hotelu już kosztowało to chyba ponad 200 albo 200, więc po prostu warto to zrobić na bezpośrednio na parking. Coś jeszcze mamy? Jeszcze jakieś uwagi? Nie, chciałam powiedzieć.